Proszę wszystkich o powstanie. Baczność poczet sztandarowy sztandar wprowadzić. Baczność do hymnu państwowego. Ustępujący poczet sztandarowy wstąpi. Baczność, poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić. Spocznij, można cię.
Witam dzisiaj wszystkich serdecznie. Zacznę od słów Paulo Coelho. Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami. Szanowni goście, nauczyciele, rodzice, drodzy uczniowie. Słowa Paulo Coelho oddają sens dzisiejszego dnia. Tylko raz kończymy jakiś etap życia i tak być musi i to się nie zmieni. Każdy z nas musi czerpać radość z tego, co jest przed nami. Tak jak i wy będziecie czerpać radość z tego, że za chwilę będą wakacje, a następnie kolejny etap w waszym życiu, kolejne szkoły. Z radością chciałam powitać naszych gości, którzy przybyli na naszą uroczystość zakończenia klas ósmych. Witam serdecznie pana sekretarza gminy, pana Zbigniewa Sosina. Witam przewodniczącego Rady Gminy, pana Mateusza Klubę. Witam radnych gminy Krzepice, panie Bożenek Prozak. Pana Rafała Walcerzaka. Pana Bogdana Napieraja. Witam przewodniczącą Rady Rodziców, panią Sylwię Konieczko. Witam wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, panią Joannę Widerę. I witam serdecznie dzisiaj wyjątkowych gości, fundatorów prezentów dla ósmoklasistów, którzy widnieją tutaj na naszej tablicy. Witam serdecznie. Kochani ósmoklasiści, za chwilę otrzymacie świadectwa, na które pracowaliście przez cały rok. Niektórzy starali się osiągnąć jak najwyższe oceny. Pogłębiali wiedzę, poświęcali się tej nauce, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Wszyscy z was zabiegali o sukcesy, zarówno w nauce, jak i również na polu artystycznym czy na polu sportowym. Ale wszystkim dzisiaj gratuluję serdecznie tego, że ukończyliście szkołę, szkołę podstawową imieniem Adama Mickiewicza w Krzepicach. Wasze najmniejsze sukcesy, które przynoszą wielką radość nauczycielom, również przynoszą wielką radość waszym rodzicom. Każdy z nas, zarówno i nauczyciele, i rodzice, starają się was wspierać i pomagać w dalszej edukacji. Z każdym rokiem zdobyta wiedza, myślę, że będzie tylko procentowała. Przygotujecie się do dorosłości, wchodzicie w kolejny etap, przed wami kolejne wyzwania, kolejne szkoły, kolejne trudności w życiu, ale myślę, że tutaj zdobyta wiedza na pewno wam pomoże w dalszym etapie życia. Wykorzystujcie ją z mądrością, aby jak najlepiej służyć drugiemu człowiekowi. Zakończenie roku to jest czas podziękowań za to, że tak systematycznie i z pracowitością uczestniczyliście w tej edukacji naszej szkolnej. Jest to czas, w którym trzeba podziękować, szczególnie tym uczniom, którzy brali udział w różnych konkursach, olimpiadach, reprezentowali szkołę na różnych szczeblach. Zarówno jeżeli chodzi o naukę, jak i również odnoszone sukcesy, czy to w sporcie, czy na etapie artystycznym. Kochani absolwenci, dzisiaj żegnacie się z nami. Żegnacie się i już pewnie tutaj do tej szkoły nie przyjdziecie. Jedynie możemy się spotkać, pozdrowić, ale to nie znaczy, że nie będziecie tutaj mile widziani. Kilka lat waszej ciężkiej pracy dzisiaj będzie jakby owocowało świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Za chwilę otrzymacie również wyniki egzaminu, które pozwolą wam dostać się do kolejnych szkół. Życzę wam, żeby te wasze wybory były trafne i żebyście dalej tą swoją edukację prowadzili z waszymi zainteresowaniami i talentami. Chciałabym, żeby ta nauka przyniosła wam wiele satysfakcji. A przed wami są wakacje, więc życzę wam przede wszystkim udanych wakacji,
również przyjemne chwile odpoczynku, abyście nabrali siły do dalszej pracy. Szanowni nauczyciele, dzisiaj to jest również czas podsumowań i podziękowań za waszą pracę, za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. O to, że troszczyliście się tak bardzo o skuteczność nauczania. Dziękuję za ten trud, który włożyliście w kształtowanie tych młodych charakterów. Dziękuję również obsłudze i administracji szkoły, bo państwa praca jest dla naszej społeczności niezwykle ważna i potrzebna. Dziękuję wszystkim za solidne i rzetelne wypełnianie swoich zadań. Bardzo tutaj chciałam serdecznie również podziękować za pomoc w zarządzaniu szkoły pani wicedyrektor szkoły. Drodzy rodzice, również dzisiaj chciałam serdecznie podziękować państwu za wasze zaangażowanie, że wspólnie od początku roku zrealizowaliśmy wiele zadań, tych, które żeśmy zaplanowali, ale również można powiedzieć, że było ich nawet więcej, nie tylko tych zaplanowanych. Ale wiem, że bez państwa pomocy i współpracy na pewno nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego. Serdeczne podziękowania, że mogłam na państwa zawsze liczyć, ilekroć o coś poprosiłam, jeżeli chodzi tutaj zarówno o wsparcie, jeżeli chodziło o funkcjonowanie szkoły. Dziękuję bardzo, że byliście z nami zawsze, nie tylko od święta. Dziękuję za to zaufanie, którym nas obdarzyliście. Kochani ósmoklasiści, nauczyciele, rodzice, szanowni goście, za chwilę zadzwoni ostatni dzwonek, opustoszeją korytarze szkolne, a zrobi się głośno na szlakach. Będzie was pewnie dużo w górach, nad morzem, nad jeziorem. Życzę wam przede wszystkim tych wakacji, które spędzicie mądrze i bezpiecznie, abyście cali i zdrowi wrócili znowuż do kolejnych szkół. Dziękuję bardzo, a wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę dzisiaj. Proszę państwa, motto dzisiejszej uroczystości, kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wszystko się zaczyna. Dzisiaj młodzi mieszkańcy naszej gminy kończycie w tej chwili pewien etap swojej edukacji. Kończycie ośmioklasową szkołę podstawową. Myślę, że to jest dla was z jednej strony radosny czas, ale jednocześnie trochę smutny, że musicie pożegnać mury tej szkoły. Myślę, że czuliście się w nich bardzo dobrze. W imieniu własnym, w imieniu burmistrza Krzepic pragnę wam pogratulować ukończenia tej szkoły. Pragnę wam życzyć sukcesów na następnych etapach kształcenia, czyli w szkołach średnich. Myślę, że sukcesy, które na pewno nastąpią w szkołach średnich, będą również świadectwem, że ta szkoła, którą dzisiaj kończycie, dobrze was przygotowała do dalszego życia. Gratuluję rodzicom, gratuluję współpracy ze szkołą, gratuluję przygotowania uczniów do tych ciężkich czasów, bo to naprawdę są ciężkie czasy, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Jest wiele przeszkód, wiele trudności, ale widząc tak piękne, ubrane swoje dzieci, przygotowane do kolejnych etapów kształcenia, z radością pożegnacie mury tej szkoły, ale tak jak pani dyrektor powiedziała, zawsze pamiętajcie, skąd wyszliście, a później po ukończeniu nauki w szkołach średnich, na studiach, zdobycie zawodu, wracajcie do tej naszej małej, krzepickiej ojczyzny.
i pracujcie dla dobra tej małej ojczyzny i następnych pokoleń. Zastąpicie nas, zastąpicie swoich rodziców. Będziecie pracować dla oczywiście swojego dobra i dla nas wszystkich, na nasze emerytury. Miejmy nadzieję. Także życzę Wam samych sukcesów, dostania się do wymarzonych szkół średnich i wiele, wiele radosnych dni i udanego odpoczynku wakacyjnego i szczęśliwego powrotu do już innych placówek. A my się cieszymy, ponieważ wszyscy żeście ukończyli tą szkołę. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję całej kadrze pedagogicznej, dyrekcji i nauczycielom za przygotowanie naszych młodych absolwentów do dalszego życia. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, czas na wyróżnienia. Zapraszam na środek Pana Sekretarza i Pana Przewodniczącego Rady Gminy do wręczenia specjalnej, wyjątkowej nagrody dla naszej uczennicy. Ale proszę Państwa, zanim przeczytam, kto to jest, pozwólcie, że dwa słowa. Chciałem tutaj pogratulować z tego miejsca wszystkim absolwentom. Ósmoklasistą, bo 8 lat to jest, można powiedzieć, tylko malutki wycinek z naszego życia, ale dla nich na pewno nie było to tak szybkie, te 8 lat. Gratuluję Wam osiągnięcia tych wyników, które zdobyliście, a czas był niełatwy, bo wszyscy wiemy i pandemia, i musieliśmy się uczyć nowych zadań, które życie przed nami postawiło i poradziliśmy sobie, zarówno rodzice sobie poradzili, uczniowie, jak i nauczyciele, więc jestem pewny, że wszystkie trudy, które przed Wami gdzieś tam mogą się pojawić, na pewno nie będą dla Was żadną przeszkodą, na pewno sobie z nimi doskonale poradzicie. Trzeba pamiętać i chciałbym, żebyście pamiętali, że nie najważniejszy jest ten talent, nie najważniejsze są te wysokie wyniki w nauce, najważniejsze jest wytrwałość i dążenie do celu. Nie zawsze szczyty osiąga ten, który jest doskonały, który ma to coś, ale ten, który dąży do tego celu i jest w tym wytrwały. Tego Wam życzę, żeby Wam tego nigdy nie zabrakło. A rodzicom gratuluję tych pociech i życzę Wam, żebyście byli zawsze tacy szczęśliwi i dumni, jak w tej chwili. A teraz przejdę do wyróżnienia. Osoba, którą za chwilę przeczytam, trochę napięcia, ta osoba mogłaby te nagrody otrzymywać już w latach poprzednich, ale jest to nagroda dla absolwentów. I przeczytam. Dla uczennicy Anny Wróbel za zdobycie tytułu najlepszego ucznia absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach w roku szkolnym 2022-2023. Podpisany burmistrz Krystian Kotynia, przewodniczący Rady Mateusz Krucha. Zapraszamy Panią. Gratulujemy i życzymy naprawdę wielkich sukcesów i gratuluję. Jego dobrego. Musicie Państwo pamiętać, że my zawsze jedną taką książkę w roku szkolnym fundujemy najlepszemu absolwentowi. Także ta kolekcja jest tylko jedna z pięciu w naszej gminie. Kiedyś było to, jak było samodzielne gimnazjum, to były dwie takie książki. Teraz jest tylko pięć. Także musisz pamiętać, żeby że to jest takie wyróżnienie, ale to jest takie skromne wyróżnienie w stosunku do tych osiągnięć, które na pewno przed Tobą stoją. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze dla Ani mamy tutaj dodatkowe wyróżnienie. Piękny umysł. Dostała taką statuetkę
ponieważ Ania jest dwukrotną laureatką i trzykrotną finalistką konkursu przedmiotowego. Oczywiście ma jeszcze wiele innych osiągnięć, ale te szczególnie takie widoczne, które pozwoliły im zwolnić ją z egzaminu. Może proszę tutaj wychowawcę. Przy tym chciałam zauważyć, że nasza Ania jest bardzo zdrowa, ułożona, ambitna, a przy tym niezwykle zdolna. Mamy XXI wiek, a nam się zdarzyła taka perełka renesansu. Jednym słowem, piękny umysł. Mamy jeszcze drugą taką wyjątkową osobę w naszej szkole, która z kolei ma tytuł Wschodzącej Gwiazdy. Jest również laureatką i finalistką ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursów na właściwie arenie artystycznej. Dokładnie, proszę Państwa. Nasza młoda artystka na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Epika, liryka, dramat. Cóż to jest dla niej? Dzisiaj nie wiem, jak potoczy się jej kariera artystyczna, ale na pewno dla nas już dla naszej szkoły jest to wschodząca gwiazda. Zuzanna Kowalczyk, proszę Państwa, zapraszamy. Gratulujemy, także tak jak po amerykańsku jesteście ubrani, także wschodząca gwiazda też po amerykańsku. A panią Alicję Zalską oraz panią Bożenę Kozak i pana Rafała Balcerzaka. Będziemy wręczać nagrody najlepszym uczniom. Nagroda dla Mateusza Wolisińskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Zapraszamy. Nagroda dla Pauliny Kołodziej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodę otrzymuje Jagoda Mika za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Nagrodę otrzymuje Martyna Krakowiak za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Zapraszamy również uczniów pozostałych. Gratulujemy Wam wszystkim ukończenia szkoły. Gratulacje i otrzymanie tytułu absolwent Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krzypicach otrzymuje Dominik Wosik. Zapraszamy. Otrzymuje ukończenia szkoły Wiktoria Wiktor Mirek. Zapraszamy. Dyplom
otrzymuje ukończenia Bartosz Balcerza. Bartosz również otrzymuje dyplom uznania za angażowanie w pracę Szkolnego Zespołu Teatralnego Bajkuś. Dyplom otrzymuje Bianka Banasi. Również dyplom za zaangażowanie w pracę Szkolnego Zespołu Teatralnego Bajkuś. Dyplom otrzymuje Emilia Puklińska. Dyplom ukończenia otrzymuje również Leon Delok. Zapraszamy. Dyplom otrzymuje Maja Droś oraz dyplom za zaangażowanie w pracę Szkolnego Zespołu Teatralnego Bajku. Zapraszamy na nią. Dyplom otrzymuje Karolina Latusińska. Dyplom otrzymuje Weronika Leszcz. Dyplom otrzymuje Bartosz Mika. Również otrzymuje dyplom za udział w ogólnopolskim konkursie angielskim Zostań mistrzem słów. Dyplom dla Bartosza Nogarskiego. Dyplom dla Bartosza Siejki. Również dyplom otrzymuje za udział w ogólnopolskim konkursie angielskim. Zostań mistrzem słów. Dyplom dla Jennifer Pawluk. Dyplom dla Maksymiliana Wiesiołka. Dyplom dla Bartosza Zająca. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Zostanie tutaj pani wicedyrektor i pani Grybowa. Wam również dziękujemy bardzo. Możecie odejść na miejsca. Chcielibyśmy pogratulować rodzicom i chciałam teraz poprosić tutaj Państwa Katarzynę i Andrzeja Miły. List gratulacyjny. Że dzieci zdyscyplinowane, ambicjonalne, dziecko Państwa osiągnęło wysokie wyniki w nauce i zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Równocześnie chcieliśmy podziękować Pani Katarzynie Miły za ofiarną pomoc, życzliwość i zaangażowanie w życie naszej placówki. Zapraszamy Panią Agnieszkę i Andrzeja Wąsińskich. Chcieliśmy Państwu pogratulować, że dzięki zdyscyplinowaniu, ambicjom i pilności dziecka Państwa osiągnął wysokie wyniki w nauce i zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Gratulujemy.
chcielibyśmy poprosić Państwa Annę i Tomasza Kołodziejów i pogratulować Państwu rodzinki z dyscyplinowaną ambicją i pilności. Dziecko osiągnęło wysoki wynik w nauce. Gratulujemy. Szanowni Państwo, chcielibyśmy podziękować Państwu Sylwii i Markowi Banasikom za ogromną pomoc, życzliwość i zaangażowanie w życie naszej placówki. Poprosimy. Szanowni Państwo, chcieliśmy jeszcze pogratulować rodzicom Jagody, czyli zapraszamy Państwa Anetę i Tomasza Mika. Gratulujemy, że Państwa dziecko osiągnęło wysokie wyniki w nauce i zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Gratulujemy. Chcieliśmy pogratulować również Pani Izabeli i Maciejowi Krakowiakom. Zapraszamy Państwa. Państwo dziecko osiągnęło wysokie wyniki w nauce i zasłużyło na szczególne wyróżnienie. A jednocześnie Pani Krakowiak, poprosimy chwileczkę. Chcieliśmy Pani Izabeli Krakowiak również podziękować za ofiarną pomoc. Za ofiarną pomoc, życzliwość i zaangażowanie. Dziękujemy serdecznie. Chcieliśmy podziękować Pani Katarzynie Balcerze za ofiarną pomoc, życzliwość i zaangażowanie w życie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy. Chcieliśmy serdecznie pogratulować Pani Agnieszce Bosik. Zapraszamy. Gratulujemy. Syn osiągnął wysokie wyniki w nauce i zasłużył na szczególne wyróżnienie. Chcieliśmy podziękować Państwu Iwonie i Przemysławowi Wisiołkom za ofiarną pomoc, życzliwość i zaangażowanie w życie naszej placówki. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.
dyplom otrzymuje Wiktoria Bielecka za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Dyplom otrzymuje Julia Grajsa za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Dyplom otrzymuje Aleksandra Kiera za bardzo dobre wyniki w nauce i zdrowe zachowanie. Dyplom otrzymuje Oliwia Drynda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dyplom otrzymuje Mateusz Wieczorek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dziękujemy bardzo. Oddam głos na chwilkę. Zapraszamy teraz rodziców. Chcemy podziękować serdecznie Państwu za dyscyplinę. Nie ma mowy. Przede wszystkim gratulujemy osiągnięć wyników wzorowego zachowania. Zapraszamy serdecznie. Prosimy panią Halinę i Krzysztofa Wróblów. Dyplom i podziękowanie otrzymuje pani Agnieszka i Piotr Falentarscy. Otrzymują Państwo Sylwia i Mariusz Grajcarowie. Zapraszamy Państwa. Gratulacje otrzymują również Państwo Agnieszka i Zbigniew Kieratowie. Zapraszamy. Gratulacyjne otrzymują Państwo Ewelina i Czesław Drędowie. List gratulacyjny otrzymuje pani Maria Kasprzycka. Dziękujemy bardzo.
List gratulacyjny otrzymuje również pani Edyta Wieczorek. Zapraszamy. Dziękujemy rodzicom serdecznie. Kochani, wybaczcie nam, emocje wzięły górę. Podziękowaliśmy tym najlepszym, ale wszyscy ukończyli szkołę i nie otrzymali dyplomu absolwenta. Zapraszamy po kolei pozostałych uczniów o otrzymanie dyplomu absolwenta. Zapraszamy na środek Tomasza Poleckiego. Zapraszamy Weronikę Kukarską. Dyplom ukończenia otrzymuje również Zuzanna Kowalczyk. Zusia, podobnie jak Maria, nie otrzymała tutaj żadnych nagród książkowych, ale ma bon do Empiku, bo tych książek za osiągnięcia pewnie byłoby również bardzo dużo. Także dziękujemy i gratulujemy Ci, Zuziu. Zapraszamy Polinę Korol. Polina również otrzymuje dyplom za udział w ogólnopolskim konkursie angielskiego Zostań mistrzem słówek. Dyplom ukończenia otrzymuje Karol Majos. Zapraszamy również Mateusza Majosa. Zapraszamy również Michała Michalca. Zapraszamy Kubę Mrożka. Zapraszamy Maję Mrożek. Maja również otrzymuje dyplom za zaangażowanie w pracę szkolnego zespołu teatralnego Wajdusz. Zapraszamy Oskara Rychtera. Zapraszamy Elizę Siejkę. Zapraszamy tych, którzy otrzymali nagrody, wyróżnienia, również na środek, żebyście wspólnie zrobili sobie zdjęcie. Zapraszamy z klasy 8B. Uczniem, który również ukończył naszą szkołę, jest Daniel Kręczycki, ale wiem, że ucznia nie ma, także otrzyma oczywiście dyplom w późniejszym czasie, ale gratulujemy. Proszę Państwa, ja sobie jeszcze pozwolę wyzwolić takie malutkie słówko o naszej młodej, tej pięknej uczennicy, która stoi. Można powiedzieć, że ona jeszcze niczym ogrodnik sieje, pielęgnuje, podlewa, bywa, czasami przycina i cierpliwie czeka na owoce. Bywa tak, że tych owoców nie doczeka się nigdy.
a ja miałam tą ogromną przyjemność jako nauczyciel przedmiotu, jako wychowawca, doczekać słodyczy tych owoców, które przekładają się na ogromne sukcesy rami. Te sukcesy rami również były widoczne nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz. I ludzie dobrej woli, wielkiego serca na naszej najlepszej uczennicy ufundowali bon podarunkowy. Zapraszamy Aniu. Ja proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj przeczytać, za co osiągnęła Ania. Ma taki wysoki wynik. Jest znakomitą uczennicą, osiągnęła średnią najwyższą roku 5,72. Jest laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii. Finalistką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii. I finalistką konkursu przedmiotowego z matematyki. To dziękujemy bardzo ślicznie. Proszę, wsiądźcie na chwilę jeszcze na miejsce. Proszę Państwa, jest to czas podsumowań. Chcemy bardzo gorąco tutaj podziękować rodzicom, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły, na których zawsze mogliśmy liczyć. I tutaj zapraszamy Panią Ninę i Roberta Boreckich. Podziękowania również dla Pani Edyty Wieczorek. Zapraszamy Julię Krajca.
panie Aleksandrze Kierat. Zapraszamy Wiktorię Bielecką. I zapraszamy tutaj również, aby złożyć podziękowania dla Pauliny Kordziej. Dziękujemy. Zapraszamy panie z wolontariatu, bo tutaj na tym polu również nasi uczniowie angażowali się w różne akcje. Zapraszamy panie opiekunki. Zapraszamy Jagodę Michę. Dziękujemy za zaangażowanie i aktywną pracę w szkolnym kole wolontariatu. Zapraszamy Paulinkę Kołodziej. Zapraszamy Martynę Krakowiak. Zapraszamy Aleksandrę Kierat. I zapraszamy Wiankę Banasi. Dziękujemy wam bardzo za wasze zaangażowanie i pracę. Prosimy teraz o podsumowanie konkursu ortograficznego. Pierwsze miejsce w kategorii klas ósmych otrzymała Anna Zumpel, drugie Julia Grajca i trzecie miejsce Michalina Wolontarska. Prosimy. Nie tylko w szkole zdobywały miejsca w konkursie ortograficznym, ale reprezentowały szkołę w konkursie gminnym i powiatowym, tam zdobywając lary również. Gratulujemy. Dziękujemy panu za przygotowanie. Zapraszamy opiekunów młodych aktywnych. Zapraszamy panią Marię Olekulwę i panią Urszulę Podstąpcą. Ja może, proszę państwa, wyczytam wszystkich tych uczniów, którzy się angażowali przez tyle lat, pracowali w organizacji Młodzi Aktywni. A są to Anna Grube, Zuzanna Kowalczyk, zapraszamy was. Aleksandra Kiera, Julia Grajca, Wiktoria Bielecka,
Karolina Kolentarska, Maja Mrożek, Emilia Buchlińska, Wiktoria Mirek. Wiktor Mirek, przepraszam. Bartosz Zając, Bartosz Balcerza, Dominik Woś, Bartosz Mika i Jakub Mrożek. Pięknie wyglądacie, ale zakładanie wam tych podziękowań stanowi pewien problem. Zapraszamy tutaj. Chciałam wam, kochani, bardzo podziękować, ponieważ zrobiliśmy mnóstwo akcji, prawda, pani Musulko, w których wzięliście udział poza szkołą. Pracowaliście dzielnie, sumiennie. Mnóstwo włożyliście w to pracy i własnych pomysłów, za co wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszam tutaj na podsumowanie szkolny konkurs o Mikołaju Koperniku Spójrz w niebo jak Kopernik. Trzecie miejsce zajęła klasa 3A. Zapraszam panią Dorotę Ruszyńską i panią Jolantę Krzęsę-Klubę o wręczenie dyplomów i kilka słów. Korzystając z okazji, chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że to jest taka grupa chłopców, która rzeczywiście angażowała się bardzo mocno w różnego rodzaju działania na płaszczyźnie konkursów historycznych, ale na szczególną uwagę zasługuje tutaj Wiktor Mirek, który ma sporo osiągnięć i jest takim fajnym, pozytywnym duchem historycznym. Ogromne dzięki za jego wkład, zaangażowanie i mam nadzieję, że to wszystko będzie owocowało dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję paniom. Zapraszam panią przewodniczącą Rady Rodziców, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców o wręczenie nagród specjalnych. Tak, oczywiście i my chcieliśmy przekazać drobny upominek dla naszych dwóch najlepszych uczennic, Zuzi i Ani. Zapraszamy was od Rady Rodziców, czyli od wszystkich rodziców. I myślę, dziewczyny, że możecie być takim wzorem do naśladowania dla reszty uczniów.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, jak Państwo widzieli, dzisiejsza uroczystość miała niezwykłą oprawę, a nasi uczniowie mieli swój debiut. Debiut w strojach absolwenta. Te stroje absolwenta mamy dzięki ludziom o wielkim sercu, naszym kochanym rodzicom, sponsorom i z tego miejsca chcieliśmy im bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że nasi absolwenci dzisiaj tak pięknie wyglądają. Chcielibyśmy bardzo tutaj na środek zaprosić naszych sponsorów i wręczyć im takie malutkie podziękowanie. Może odczytamy, co jest napisane. Przyjaciel szkoły, podziękowanie dla Państwa Agnieszki i Andrzeja Wąsińskich za okazane wsparcie finansowe, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. Zapraszam. Również taką statuetkę przyjaciela szkoły otrzymuje firma Sigma za wsparcie finansowe, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. Bardzo proszę przedstawiciela firmy Sigma. Pan. Tak, bardzo proszę. Statuetkę przyjaciela szkoły otrzymuje firma Nessa. Przyjaciele Pani Katarzyny i Dominika Krzyży. Statuetkę przyjaciela szkoły otrzymuje firma Duet. Czy mamy przedstawiciela firmy Duet? Statuetkę przyjaciela szkoły otrzymuje firma Batorex za okazane wsparcie finansowe i przyszłości zaangażowanie w tej szkole. Przyjaciela szkoły otrzymuje również pani Sylwia i Dawid Konieczko za wsparcie finansowe, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. I zapraszamy naszych uczniów po to dzięki wsparciu właśnie tym firmom. Możecie dzisiaj tak pięknie się prezentować w tych strojach. Zapraszamy Was z Waszymi do wspólnego zdjęcia z Waszymi sponsorami. Jeszcze chwilkę, bo wiadomo, że tych danych jest dużo. Ale to jest, proszę Państwa, praca naszych uczniów przez praktycznie ostatnie 5 lat. I chcieliśmy tutaj również podziękować za asystę podczas pocztu sztandarowego, podczas wszystkich uroczystości szkolnych i państwowych. Zapraszam Panią Dyrektor Zetą, żeby wręczyć naszym uczniom za to, że tak godnie reprezentowali naszą szkołę. Podziękowanie otrzymuje Wiktoria Bielecka. Dziękuję.
Zapraszamy Martynę Krakowiak. I zapraszamy Kubę Wroszkę. Moi drodzy, Aniu, to ty jeszcze tutaj wśród nas musisz zostać, przyjść do nas, dlatego że ty też razem z tą grupą dzieciaków reprezentowałaś szkołę nie tylko na terenie tutaj szkoły, ale poza terenem. W związku z tym, że dostałaś już taką nagrodę, gdzie będziesz mogła sama sobie kupić książkę, ewentualnie to, co będziesz chciała, dlatego tutaj zostajesz z nami jedynie jako ta osoba, która reprezentowała szkołę. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy pana Mateusza Grubę. Szanowni Państwo, co roku absolwenci, którzy angażują się, którzy właściwie zarządzają tym sprzętem nagłaśniającym i na wszystkich uroczystościach, otrzymują taką nagrodę. I jest trzy osoby i poproszę je tutaj. Pierwszy to Dominik Wosik za zaangażowanie do zainteresowaną pomocą w organizacji uroczystości. Poprosimy Bartosza Linkę i Bartosza Zająca. Dziękujemy bardzo. Na tym część oficjalna się zakończyła, a przed nami część artystyczna. Thank you.
przygotowali nas do tańczenia poloneza. Bardzo doceniamy Pani poświęcony czas oraz zaangażowanie i trud włożony w okiełznanie naszej grupy, co na pewno nie było łatwym zadaniem. Dzięki Pani Marioli mogliśmy kontynuować dziś tę piękną tradycję żegnania szkoły poloneza. Dziękujemy również wszystkim kolegom i koleżankom z młodszych klas, którzy wspierali nas w tym zarówno na próbach, jak i dzisiaj. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkich zebranych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów. Dzisiaj po raz ostatni występujemy jako uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krzewicach. Jest nam zatem bardzo miło, że jesteście tu dziś wszyscy z nami. Nadszedł dzień, kiedy przyszło nam się pożegnać. Minęło 8 lat, odkąd wstąpiliśmy w mur tej szkoły. 8 lat, podczas których stawaliśmy się dojrzalsi, mądrzejsi, starsi. Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi latami młodości, które pozostaną na zawsze w tych murach. Każdy z nas pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. Tu przeżywaliśmy nasze sukcesy i gorycz porażek. Tu nawiązały się przyjaźnie, które teraz będą musiały przejść próbę rozłąki. Chwile spędzone w tej szkole będą najlepszym wspomnieniem. Thank you.
nasze rodzice, ale mocno trzymaliśmy się ich dłoni. Byliśmy pełni lęków przed nieznanym, lecz nasze obawy szybko minęły, gdyż pierwsi wychowawcy zajęli się nami troskliwie. Dziś nadszedł czas, aby złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud. W imieniu tegorocznych absolwentów chcieliśmy wyrazić słowa uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do naszego sukcesu edukacyjnego. Wielkie ukłony kierujemy dla całej dyrekcji naszej szkoły. Podziękowania płynące z głębi naszego serca należą się również wszystkim nauczycielom, a szczególnie wychowawcom, którzy przez te lata towarzyszyli nam dzień w dzień. Oni najlepiej wiedzą o naszych sukcesach i porażkach. Widzieli na naszych twarzach radość, a czasami smutek, ale zawsze starali się nas wspierać na duchu. Wiele trudu i poświęcenia włożyli w kształtowanie naszych charakterów. O chwilach spędzonych w tych murach nigdy nie zapomnimy. W naszych sercach na zawsze pozostaną wspomnienia. Każdy ma takie miejsce na ziemi. Miejsce, gdzie chce powracać. W miejscu tym jest zawsze nostalgicznie. I śmiać się tu można, i płakać. Drodzy nauczyciele, przyjmijcie te kwiaty jako wyraz wdzięczności. Dziękujemy. Decydują trzy filary. Nauczyciele, uczniowie i rodzice. Razem możemy więcej. Do tej pory współpraca układała się znakomicie. A że było ich wiele, to sami Państwo widzieli. W tym szczególnym dniu chcemy podziękować Wam, drodzy rodzice,
za Wasz trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie. Wasza troska i miłość pozwalają nam rozwinąć skrzydła i każdego dnia stawać się coraz doskonalszymi ludźmi. Nasza społeczność byłaby dużo gorsza, gdyby nie zawodna obecność rodziców, gotowy wspierać swoje dzieci na krętej ścieżce edukacyjnej. Dziś dziękujemy Wam za to i prosimy, abyście zawsze czuwali nad nami.
się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćby się uczniami byli najlepszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żadna noc się nie powtórzy. Nie ma dwóch samych nocy, dwóch tych samych pokałoków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dzisiaj, gdy jesteśmy razem, odwróciłam twarz u ściany. Róża, jak wygląda róża? Czy to wiatr, a może kamień? Czemu ty się złagodziło? Z niepotrzebnym bierzesz rękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, spłonięci, próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Drogie koleżanki i drodzy koledzy, francuski pisarz Victor Hugo powiedział: życie składa się z wielu przywitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego. Pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Razem spędziliśmy w tej szkole 7 lat, a teraz musimy się pożegnać. To trudny moment dla was, bo przed wami nowe wyzwania, nowe przyjaźnie i wiele niewiadomych. Trudny również dla nas, bo przejmujemy po was pewną odpowiedzialność. Mamy nadzieję, że lata spędzone z nami będziecie mile wspominać, a wszystkie wspólne zdobyte doświadczenia wykorzystacie w przyszłości. Ze swojej strony dziękujemy wam za każde dobre słowo, przyjazny gest i od tak sobie wypowiedziane słowo cześć. Koleżanki i koledzy z klas 8. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Dobrych ocen, dobrych kolegów i oddanych nauczycieli w nowych szkołach. Wierzymy w was i trzymamy za was kciuki. Kochani ósmoklasiści, niech nadchodzące lata przyniosą wam wiele radości. Życzymy wam, żebyście pokonywali wszystkie trudności i cieszyli się życiem. Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Choć my tu zostaniemy, myślami będziemy zawsze z wami. Jak do zobaczenia, bo z pewnością jeszcze się spotkamy. Oh,
Zostawiłeś na wiele lat. Do
nitka się urywa. Co się kończy, a co się zaczyna, trudno się rozstać, ale już trzeba na pożegnanie uśmiech mi daj. Te chwile, które tu przeżyliśmy, zostaną w sercu na wiele lat. Do widzenia, przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele. Dziś ta nitka się urywa. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Do widzenia. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorami. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic.